życia słodkości. Witaj Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi, Salve Regina. Dzisiaj wiem, że przygotowywałeś mnie na dalszy etap tej pielgrzymki, na tą kontynuację tego, co rozpocząłeś. Bardzo doceniam to, że zawsze mówiłeś, robię to, bo tak trzeba i nigdy nie chciałeś odcinać kuponów. Tak jak mówiłeś, nie mogę od tego, co zrobiłem, odcinać kuponów. Zawsze mówiłeś, że jest porządek rzeczy, że jest twórca, że jest porządek rzeczy i trzeba tego porządku bardzo przestrzegać. Bardzo wierzyłeś, że człowieczeństwo można obudzić w każdym. W każdym z nas, nie tylko w tym, który błądzi, ale w każdym z nas obudziłeś nieprawdopodobne pokłady człowieczeństwa. W każdym z nas pokazałeś, że tkwią takie skarby i dary, których nie zawsze byliśmy świadomi. Mam na imię Winnie Ombaka, jestem żoną Bajby, którego pewnie większość z Państwa zna. For the few moments I was blessed to meet Papa Tomaso as we know him in Kenya, I realized that he's somebody who is down to earth. Miałam takie błogosławieństwo, że mogłam poznać Papę Tomasa, jak go nazywamy w Kenii, i poznałam go jako człowieka niezwykle, człowieka, który miał nogi mocno na ziemi. As we all know, Jesus came for the sinners, but Papa Tomaso was born for the needy and the unwanted and those who are not loved. That is what he lived for. Wiemy, że Jezus przyszedł do grzeszników, a Papa Tomas, jego charyzmatem było przyjście tutaj na ziemię do tych, którzy byli zapomniani, niechciani, bez dachu nad głową. Nędzne my dzieci Ewy wołamy, do Ciebie Matko z płaczem wzdychamy.